kolejnym weekendowym vlogu. My dzisiaj mamy plan iść... O, Gabi płacze. Planujemy dzisiaj iść do Majalandu, ale najpierw do Flower Point, zobaczyć dekoracje wielkanocne. Tak, jest może z koleżanką. I mamusia, jak ja... koleżanką, czy ma już koleżanka, to ma już 7 lat, to jak będzie z nami tam, to jak będę taka duża z nią, że możemy pójść razem na jedną taką kolejkę, to pójdziemy. Super. Najbardziej pani będę miała walet. Aha. Ale zanim cokolwiek zrobimy, to czas, żeby to posprzątać po porannych zabawach. Wszyscy zapakowani do samochodu. Mam kawę i jedziemy. Yeah. Teraz słuchamy. Co słuchamy, dziewczynki? Słuchaliśmy. Co słuchaliśmy? Oops, I did it again, Britney Spears. To u nas teraz jest największy hit. Love it. Ba. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Purple egg. And as the light starred our eyes, wrinkle of disguise. Wróciliśmy do domu, odkurzacz odkurza. Ja normalnie jak przez kilka dni nie odkurzał, to puszczam go dwa razy, żeby tak, nie wiem, czuję się lepiej jak dwa razy go puszczam. Here we are. No właśnie wróciliśmy. Gabi jeszcze troszeczkę tutaj śpi. O, nie, już nie śpi. Już ją wyciągam. Gabi tutaj koło mnie. Tutaj widać jej stópki. Się leży i patrzy się i razem sobie rozmawiamy, ale też w tym czasie wypisuje, co się dzieje na kolejny tydzień. Normalnie to z Johnem robiliśmy, trochę ostatnio odpuściliśmy od tego, bo dużo się działo i nie najlepiej się czuliśmy, jak słychać jeszcze po moim głosie. No i tutaj wypisujemy właśnie, like, kiedy tenis, kiedy jakieś tam rzeczy musimy zabrać, wiecie, rzeczy ze szkołą związaną i tak dalej. No i też wypisujemy dania, co byśmy chcieli ugotować, przygotować. Zauważyłam, że przez ostatnie 2-3 tygodnie tego nie robimy i co wieczór mamy takie, o, co dzisiaj na kolację, czy co dzisiaj na obiad, czy cokolwiek. I to już mnie denerwuje, to wracamy do tego planu, do takiego myślenia, bo jak to nie robimy, to jest chaotycznie bardzo. So polecam takie myślenie. Wypisałam też, jak te danie wypisuję, to wypisuję listę zakupów, co potrzebujemy. Sprawdzam też, co my mamy. No i to nam naprawdę bardzo dużo pomaga. Dobra, idę tutaj ogarnąć te krzesła i coś zjeść właśnie a propos jedzenia. Ema śpi, ma drzemkę. Chciałam wam pokazać tutaj na przodzie naszego domku. Dziewczynki się bawią, mają piknik. Super. Wiem, że ja to non-stop mówię, ale potwierdzam jeszcze raz, że tak się cieszę, że wylądowaliśmy na tym osiedlu. Przez to, że no, dzieci się tak fajnie bawią i naprawdę mogą spędzać całe dni na zewnątrz, bawiąc się razem i to jest super sprawa. No i kto nie lubi wypełniać tych kartek, zapraszamy, nie wiem czy wam mówiłam, chyba wam mówiłam, ale Ema na swoje urodziny. Zapraszamy całą klasę, ale robimy wspólnie z innym dzieckiem, żeby podzielić koszty na pół, which is awesome, polecam. No i właśnie wypisuję zaproszenia, żeby wszystkich zaprosić. Myślę, że w poniedziałek po prostu Emma z kolegą wrzuci każdemu do, wiecie, na półkę w szatni. Myślę, że to jest dobry pomysł. No i to właśnie ogarniam. Yeah? We have to see if you're big enough.
mamy. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu. Właśnie nagrałam taki Get Ready With Me na TikToka, taki pierwszy, który nagrałam. So, jak jesteście na TikToku, to zapraszam do oglądania. Dajcie znać, czy wam się podoba. Dzisiaj jadę na zakupy takie wielkanocne i stwierdziłam, chodźcie ze mną też o karkiem pranie. Ja nie wiem, ja czuję, że codziennie robię pranie i zawsze jest jakieś pranie do ogarnięcia. Wczoraj też popełniłam największy błąd, jaka matka ever. I to jest, że pochwaliłam się koleżance, że Gabi śpi od 22 do 4, 5 rano. I tak było. Przez 3-4 dni tak mieliśmy. Powiem wam szczerze, byłam tak wyspana. No, ale teraz niestety tej nocy budziła się co godzinę. Co? Kto popełnił taki błąd już przy trójce, to powinnam wiedzieć, że takich rzeczy się nie mówi. Ale dobra, dobra. To teraz ogarniam pranie, jak Gabi się obudzi, ją nakarmię i jedziemy do sklepu. Może mi się uda, jak ona śpi, ogarnąć większość, poskładać tutaj większość prania, ale jest tego naprawdę dużo, bo jeszcze mam, jeszcze robię kolejne, a jeszcze w suszarce jest trochę prania do składania. So, hey, that rhymes, pranie do składania. Abu Adi Di Abi Baba Ba about what you're capable of or how your decisions are going to impact you. And I'm going to give you an example that I know that you are going to relate to. And then we're going to get down to these three decisions and how false confidence is a part of this. It happens to me all the time. In fact... Wróciliśmy ze sklepu. Powiem wam... A, jesteście za nisko. Powiem wam szczerze, że tak miło jest chodzić do tego sklepu. To jest taki mała lokalizacja, ale już... Widać, że dobrze, że się tam pracuje, bo pracownicy, którzy tam pracują, to już znam od lat. Ja tam, przez to, że to mięso jest trochę droższe niż w normalnym supermarkecie, to chodzimy tam raz na jakiś czas, ale zawsze na święta. A, no i tam właśnie kupiłam białą kiełbasę, kabanosy, jakieś tam inne mięsne produkty. No ale stając w kolejce, to muszę wam powiedzieć, że ludzie są tacy mili. Wiecie, ktoś mnie przepuścił, potem jak panie za ladą zauważą, że ktoś jest dzieckiem, czy w ciąży, czy jakieś naprawdę starsze osoby, które ma jakieś, wiecie, problemy, to od razu wyłapują z kolejki, mówią, niech pani przyjdzie, czy niech pan przyjdzie, a najpierw pan obsługujemy, nikt nie grymasi, nawet przez to, że tam jest trochę wąsko, to nie miałam jak zapłacić, bo są dwie kasy. Anyways, i taka pani widziała, że ja bujałam Gabi, bo ona zasypiała, to ona powiedziała, a niech pani pójdzie zapłaci, ja tutaj będę ją trzymać, żeby ona nadal spała. I po prostu tak aż miło chodzić do takich sklepów i widać, że przez to, że sprzedawcy mają takie podejście do ludzi, że to jest takie contagious, wiecie, że wszyscy załapują taką miłość, wszyscy mówili wesołych świąt i się śmiali i żartowali ze sobą. Naprawdę, aż miło chodzić do takich sklepów, no i tak wspierać. Gabi, jak się czujesz? Dobrze. My dostaliśmy ten taki pajacyk, taki outdoorowy, co używamy tak jako a la kurtka dla Gabi i jest super, naprawdę uwielbiam. To jest rozmiar 56, no Gabi jeszcze ma rozmiar 56. Ja zawsze się śmieję, że rodzę takie małe dzieci, no ale już się robi takie... W sam raz, co następny rozmiar 62 nas czeka. Jak rośnie szybciutko, Gabi. Jest dziki kot. Lew. Super. Ula i Roman biorą dzieci. Bye, see you soon. Ciao. Gdzie idziecie? Do lody. Do lody? Na lody. Tak. A jakie lody? I za tydzień dopiero wrócimy do domu. Nie za tydzień. Ale do u mnie w domu, za kilka dni. A jakie lody chcesz? Ja jeden. Weź buciki, nakładaj buciki. Ja nie chcę, mama.
A wiesz co, jest tylko ja tak myślałam. A wiesz co, zrób. I tylko jedno zostało. Wpadli po... John odebrał dziewczynki, rodzice odebrali i chcieli z nimi spędzić kilka dni. O, mieli to zrobić i zapomnieli. A, jeszcze to. No, takie dziecię, że... No wiesz, Ema jeszcze musiała się pożegnać z koleżanką. A, pa, pa, have fun, okej? Okay? Mua, mua, mua. Do zobaczenia. Przekażę. Okej. Potrzymasz? No, przyszli, zjedli. Pomiędzy ja wyedytowałam i wstawiłam film. O, Gabi ma dzisiaj ciężki dzień. Powiem wam, że jest taka bardzo marudna, ale każdy ma prawo mieć taki dzień. John, idziesz na spacer? On chciał iść na spacer, skorzystać ze słońca, a już dużo tego słońca nie zostało. Dobra, leć. No kochani, tutaj zakończę tego vloga. Przez następne kilka dni będę codziennie wstawiać vlogi, bo mam trochę zaległości, ale chciałam po prostu wziąć sobie przerwę od edytowania w trakcie świąt i przed świętami to szykowałam, wiecie, wszystko na święta. Fajnie, że Ula i Roman spędzili tak miło czas z dziewczynkami kilka dni przed świętami i my wtedy właśnie szykowaliśmy dom i gotowałam i tak dalej, ale zobaczycie to w kolejnych vlogach. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i Emma, i nasza baby Gabi, i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!